wszyscy od dziecka, od czasu, kiedy byliśmy geniuszami, kiedyś byliśmy. Mamy takie poczucie, że jesteśmy wyjątkowi, że inni są przeciętni, inni są motłochem, inni są plebsem, ale my jesteśmy, że ja jestem wyjątkowy. Przez całe życie przechodzę z takim przekonaniem, że jestem wyjątkowy. I to, co innym się zdarza, to mnie się nie zdarza. Przez całe życie żyję w przekonaniu, że owszem, palenie papierosu może powodować różne choroby, ale u innych nie u mnie. Owszem, może tak być, że picie alkoholu powoduje uzależnienie albo, nie daj Boże, jakąś marskość wątroby. Ale nie u mnie. Ja mogę bezkarnie pić. Przez całe życie mamy takie przekonanie, że to innych może trafić, ale nie mnie. Że owszem, inni mają wypadki samochodowe, ale nie ja. Ja nie. Aż któregoś dnia nasza wyjątkowość zostaje poddana próbie. Bierzemy normalny, standardowy, zwykły ślub i zachowujemy się tak jak inni. I tak samo się kłócimy, tak samo wyzywamy się, tak samo jesteśmy dla siebie niemili jak wszyscy inni, standardowo. Ale nam się wydaje nadal, że jesteśmy wyjątkowi i nie będziemy mieli rogów. To inni mają rogi, my nie będziemy mieli rogów. Nasza żona nas będzie kochać, moja żona mnie będzie kochać, niezależnie od tego, jaki ja będę. I dlatego informuję Was, drodzy panowie, w cyklu, nadal chodzi tu o cykl. Co Cię w życiu zdziwi i zrobi to za późno, bo do tego czasu będziesz miał nadwagę, marskość wątroby i będziesz po zawale. O rogi nie wspomnę, dlatego Cię informuję. Jeżeli nie dbasz o swoją kobietę, Ty jesteś wyjątkowy, ale jeżeli o nią wyjątkowo nie dbasz, to będziesz miał zupełnie standardowe rogi. Będziesz miał zupełnie standardowe życie. Będziesz miał zupełnie standardową nadkwasotę, zgagę. Będziesz miał... I sam będziesz jak zgaga. Dlatego bądź wyjątkowy od początku do końca. Również w swoim myśleniu i w swoim podejściu do swojej dziewczyny. Pamiętaj, bądź wyjątkowy, to jest jedyna szansa i wysłuchaj następnego filmiku.